Rozmowa kontrolowana. A w naszym studiu profesor Jerzy Młynarczyk, rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, rozmawia Jacek Naliwajek. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Czy w sprawie Amber Gold zawiodło państwo? Boże, zadaje pan, panie redaktorze, pytanie, które zadaje sobie w tej chwili no znaczna część społeczeństwa. Zdecydowanie polskiego. Tak. Czy zawiodło państwo? Zawiedli ludzie, to na pewno. Nie powiem tutaj nic nowego, jeśli stwierdzę, że kolejne wyroki z zawieszeniem dla zainteresowanej osoby, czy brak interwencji, a właściwie interwencja polegająca właściwie na pisaniu pism jakichś, bez pogłębiania problemu, no to jest, to znaczy, że zawiedli poszczególni ludzie. Czy zawiodło państwo? Nie dostrzegam tutaj tego zjawiska, bowiem państwo zawodzi wtedy, kiedy zawodzą struktury państwowe. Panie profesorze, a nie zawiodły struktury? Co prawda premier Tusk mówi, że to nie błąd systemu, to błąd ludzi, ale zaniedbania prokuratorów, zaniedbania kuratora sądowego, zaniedbania urzędów skarbowych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, to świadczy o słabości systemu. Nie jestem pewien. Nie jestem tutaj pewien, nie zaryzykowałbym takiej tezy. To, że ktoś nie wykonuje swoich obowiązków, z jakichś tam motywów, których nie znamy jeszcze, bo nie wiemy, jaka była motywacja osób, które zawiodły. A myśli pan, że jest drugie dno w tej motywacji? Nie wykluczam. Znając życie, w moim wieku człowiek już bardzo wiele widział i boję się, że możemy się tego drugiego dna doszukać z całą pewnością. A jakie może być to drugie dno w takim razie? No wie pan, w biznesie, gdzie chodzi o duże pieniądze, tam grę mogą wchodzić w grę pieniądze, podkreślam. Nie ma żadnych w tej chwili dowodów na to i organy ścigania nie poinformowały nas o jakichkolwiek dowodach czy bodaj podejrzeniach w tym zakresie. Ale wie pan, znając życie, można niektóre niedopatrzenia warunkować słabą kondycją intelektualną, że się tak wyrażę, bo tam jest i o tym też mowa, prawda, czy słabym przygotowaniem profesjonalnym. No, może się tak zdarzyć, ale ja skłonny jestem czasem dopatrywać się Czegoś więcej. Niż to, co na powierzchni. Dlaczego sądy, prokuratury, urzędy finansowe nie wykonywały swych obowiązków? Czy to był jakiś zdumiewający zbieg okoliczności? Czy może jednak coś się za tym kryje? Pytał Jarosław Kaczyński. Pan się skłania ku temu, czy jednak coś się za tym kryje, jak rozumiem? To znaczy, wie pan, mnie zastanawia w całej sprawie coś, co zresztą podnosi się w dyskusjach, że stosunkowo młody człowiek, 28 lat. Tak. W ciągu kilku lat zaczyna obracać setkami milionów złotych. Zaczyna zarabiać te miliony. Wie pan, przypuszczam, że gdyby nawet ten pan, co przecież takiego zarzutu mu się nie stawia, handlował narkotykami, to nie miałby takiego przebicia. Nie miałby tak błyskawicznych, nie zrobiłby tak błyskawicznej kariery zawodowej. Więc niewykluczone, że uzasadnione są podejrzenia, że on po prostu był eksponentem czyimś, kogoś. Był jakiś słupem. No, jak to się mówi współcześnie. Mówi się popularnie słupem może. Więcej nawet, bo słup to symbolizuje pewną stabilność. On jednak działał, prawda? Słup to jest określenie, które powiada, że ktoś daje swoje nazwisko i nic nie robi, jest bierny. Ale, a ktoś inny posługuje się tym nazwiskiem, adresem i tak dalej, i tak dalej. Tu nie. Tu młody człowiek był czynny, prawda? Więc kto wie, czy to nie było coś więcej niż słup. A kto mógł za nim stać? No wie pan, to musi odpowiedzieć prokurator czy organy ścigania, dlatego że to może być, mogą być jacyś ludzie, może być jakaś grupa kapitałowa. Przecież wiadomo, że kapitał spekulacyjny na świecie szuka różnych okazji dla siebie i czasem przybiera to także postać działań przestępczych. Czy zatem pana zdaniem nie powinna powstać jednak taka komisja śledcza, jeżeli takie podejrzenia ma pan wobec tej sprawy? Wie pan, i tu mam wątpliwość. Opozycja w Sejmie, wczoraj zresztą obserwowaliśmy w nocy
dzisiaj w nocy właściwie obserwowaliśmy i dyskusję, a następnie głosowanie. Niestety doświadczenie komisji sejmowych nie jest dobre w Polsce. Poza pierwszą komisją, której przewodził Tomasz Nałęcz, pamięta pan redaktor, tak. Państwo pamiętacie, to była w sprawie afery Rewina. Reszta komisji sejmowych opierała się na pewnej grze politycznej uczestników tej komisji. I ja nawet zażartowałem sobie kiedyś w jednej z gazet, że Polska zamienia się w państwo komisji sejmowych. Znaczy, że komisje sejmowe zaczynają decydować o pewnych sprawach, o których powinna decydować władza. Albo władza ustawodawcza, albo władza wykonawcza. Tylko wie pan, panie profesorze, zarówno w konstytucji, jak i w ustawach jest, a zresztą w filozofii polityki jest napisane, że Sejm sprawuje taką rolę kontrolną wobec organu wykonawczego, wobec organu rządu. Wczoraj profesor Iwiński z SLD ubolewał w Sejmie, że ta rola kontrolna Sejmu jest mocno ograniczona i często wyśmiewana, a taka komisja śledcza mogłaby stanowić o tej możliwości kontroli tak, rządu. Tak, tylko prawdą komisji śledczej, ujawnionej na komisji śledczej, jest prawda większości tej komisji. I to mieliśmy cały szereg przykładów, że tam, gdzie decyduje w komisji określona większość, ona ma rację. Ale jeżeli może być drugie dno w sprawie afery Amber Gold, jeżeli może być tak, że za Marcinem P. stał ktoś inny, albo stały jakieś inne osoby. Jak rozumiem, sugeruje pan też, że działania prokuratorów, sędziów, urzędników skarbowych nie do końca mogły wynikać z naiwności, niewiedzy, a może, jak rozumiem, z jakiegoś łapówkarstwa, z jakichś pieniędzy. No, dowodów to, czy, na to nie pan, mamy. No, oczywiście. To czy nie uważa pan, że prokuratura w tej sprawie może nie dojść do sedna, do tego drugiego dna? Oznaczałoby to słabość tej instytucji i oznaczałoby to w istocie... Ale słabość tej instytucji wyszła przy okazji Amber Gold już. Tak, przy okazji, panie redaktorze, byłoby to dowodem słabości tej instytucji i byłoby to dowodem porażki koncepcji oddzielenia prokuratury od organu władzy wykonawczej. A jak pan ocenia to oddzielenie? To dobry był kierunek? Bo być może teraz, gdyby minister sprawiedliwości był jednocześnie prokuratorem generalnym, można by było, nie wiem, przyspieszyć sprawy, można by było szybciej usunąć niewłaściwe osoby. Wie pan, ja przyglądałem się kiedyś pracy tak zwanych niezależnych prokuratorów w Stanach Zjednoczonych. I stwierdziłem ponad wszelką wątpliwość, że zależy to oczywiście od osoby konkretnej, która się takich działań powołuje. Ale niech pan zobaczy. W sprawie zamachu na prezydenta Kennedy'ego, który do dziś dnia nie jest wyjaśniony, przez długie lata działał niezależny prokurator. I co zdziałał? Nic. Czy w Polsce można prowadzić, pana zdaniem, uczciwy biznes, przestrzegając wszelkich przepisów prawa? Myślę, że w tej chwili w znacznej mierze tak. Tylko z tym biznesem, wie pan, ja akurat mam na ten temat własne doświadczenia. No jest pan rektorem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. To prawda, a poza tym ja mam ścisły związek z praktyką gospodarczą, piszę opinie, orzekam w Krajowej Izbie Gospodarczej w sporach gospodarczych i mam na ten temat pewne spostrzeżenia. Prawo a biznes to jest taki temat, który często studentom moim staram się wytłumaczyć. Ilustruję to moją przygodą osobistą. Otóż kiedy wróciłem do Polski w 1992 roku, poruszono mnie tutaj o warsztaty dla biznesmenów. To były prowadzone warsztaty dla czołówki biznesmenów Polski Północnej, w której wymienialiśmy poglądy. To nie był wykład jakiś, tylko wymiana poglądów. I niech pan sobie wyobrazi, że gro wypowiedzi wszystkich czołowych biznesmenów polegała na tym. Prawo jest złe w Polsce. Wobec tego ja się w pewnym momencie zdenerwowałem, rozdałem kartki i powiedziałem: panowie, zarządzam klasówkę. Proszę wskazać przepis konkretny, który państwu przeszkadza w waszej działalności gospodarczej. I wyszedłem. Po 15 minutach, kiedy wróciłem, jeden z zakłopotanych panów wręczył mi 40 kilka czystych kartek i powiedział: panie profesorze, my tak ogólnie. A czy etyka i biznes dziś w Polsce to dwa różne światy? Wie pan, ja za długo żyję, żebym wyznawał tezę,
że tam, gdzie są bardzo wielkie pieniądze, tam jest również etyka. To dwa różne światy. Dwa różne światy. Oczywiście nie można wykluczyć. Wie pan, bo się zastanawiam, panie profesorze, istnieją kluby biznesu, organizacje biznesowe, stowarzyszenia, izby, gdzie biznesmeni spotykają się, rozmawiają wiele o społecznej odpowiedzialności biznesu, a jednocześnie podkreślają, że od dawna było wiadomo, że Amber Gold to wielki kat. I zastanawiam się, dlaczego nie zareagowali właśnie biznesmeni? Dlaczego nie zareagowały te organizacje? Panie redaktorze, wyznam panu, że jeśli widzę kilka twarzy, oczywiście nazwisk nie wymienię, biznesu w Polsce, czy styku biznesu z władzą, mówiących o etyce, to zmieniam kanał na kanał sportowy jakiś. Panie profesorze, 32 lata temu, w sierpniu 80 roku, był pan prezydentem Gdańska. Tak, to starożytna historia. 32 lata to jeszcze nie starożytne. Jeszcze to nie w ramach mitów omawiamy. We wtorek związkowcy odcięli z nadbramy stoczni dopisek imienia Lenina. Kto w tym sporze, pana zdaniem, ma rację? Związkowcy czy prezydent Gdańska? Spór jest, wbrew pozorom, ja nie wiem w ogóle, czy w sporze chodzi o Lenina, czy może o coś innego. To jest moja pierwsza uwaga. Z punktu widzenia prawa, niewątpliwie działanie związkowców wyczerpuje znamiona artykułu 288, paragraf 2 kodeksu karnego. To jest uszkodzenie mienia mniejszej wartości. Tam jest zagrożenie karą grzywny, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności do roku, ale jest to przestępstwo ścigane na wniosek. Oczywiście to daje też możliwość dochodzenia roszczeń 415 kodeksu cywilnego, znaczy wynagrodzenie szkody właścicielowi. Wie pan, natomiast rzecz jest warta dyskusji. Dlaczego? Dlatego, że zamiarem prezydenta Adamowicza, jak rozumiałem jego wypowiedzi prasowe, było zachowanie pewnego elementu historii Polski, przepraszam za to określenie, jakim jest brama stoczni. Nie zachowanie, odtworzenie. Czy odtworzenie? Bo to nie jest ta oryginalna brama, to nie jest ten oryginalny napis. Więc a powiedzmy, odtworzenie dla celów spopularyzowania tej sprawy. Nie sądzę, żeby prezydent Adamowicz był miłośnikiem przywódcy rewolucji październikowej, prawda? Ale chciał oddać to, jak to wyglądało w 1981 roku. Nikt nie zakwestionuje, że stocznia nazywała się stocznią wówczas imienia Lenina. I kiedy w 1967 roku nadawano stoczni tę nazwę, ja się zastanawiałem, co miał przywódca rewolucji październikowej wspólnego z budownictwem okrętowym. Ale wie pan, wtedy była taka moda. Stocznia w Gdyni nazywała się Komuny Paryskiej. Komunardzi paryscy też jako żywo nie produkowali statków. To była wtedy ideologia. Wydaje się, że ideologia jest także przy tym zdjęciu i ponownym zamieszczeniu napisu Lenina, że od spraw historycznych dochodzimy do spraw ideologicznych. Zgoda. Tu ma pan absolutnie rację. W takim razie, czy prezydent Gdańska powinien ponownie wieszać ten napis? Czy powinien, jeśli z powództwa cywilnego, skarżyć stoczniowców do sądu? O odszkodowanie za te szkody, które tam pożyli. Oczywiście odniesie sukces, jeśli zawnioskuje do sądu karnego, bo sąd karny nie będzie mógł się uchylić od rozpatrzenia tej sprawy. Podobnie, jeśli chodzi o odszkodowanie cywilne, nie sądzę, żeby ono było wielkie. Natomiast problem polega na czymś innym. Problem polega na tym, żeby, jeśli prezydent zdecydował, że to będzie elementem Gdańska, prawda, pokazującym jakąś sytuację historyczną, to moim zdaniem nie wolno tej sytuacji historycznej fryzować. Ja opowiem panu redaktorze. Nie mamy czasu, panie profesorze. To już nie będę nic opowiadał. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.